Siemano, w dzisiejszym odcinku idziemy siać pszenicę, tylko szukam właśnie siewnika i nie mogę go znaleźć, gdzie ja siewnik zostawiłem. A tu jest siewnik, dobra, mamy siewnik. Odpalamy, jedziemy po siewnik, jedziemy na pole, będziemy siać, tylko zobaczyć, czy jeszcze nasiona zostały w siewniku. Dobra, czekajcie, pozwolicie, że sobie przekręcę. Nie siewnik, bo mnie wkurza. W ten sposób, ponieważ nie chce mi się mączyć z tym. Podnosimy i ogień. No akurat chyba starczy, jak coś to podjedziemy do sklepu. No dobra, tak, opuszczamy. Teraz jak to się robiło? A, tryk. A o kablach zapomniałem, zawsze zapominam o nich. No i teraz może będzie szedł Władziu. Ja pięknie Władziu, nie dajesz rady siać? Prawdę? Co ty gadasz? Że Władziu nie da rady. Z takim siewnikiem nie dasz rady, Władziu? Nie no, daję radę. No i tak, będziemy sobie posiejemy te pole ładnie. Jeszcze tam chyba jest następne do posiania. Będzie gitarowo. Coś słabo sieje, widzę. Jedna strona sieje, a nie? Belki nierówne, czy co? Tu jest posiane, czy nie? Należy do Andrzej Duda? To niezły Andrzej Duda. Dobra, tak, należy do ciebie rodzaj pszenica. Dobra. Jednak się sieje wszystko. To niezły Andrzej Duda. Obok mam je pole. Ustawię sobie gastręczny. Kurwa, burza za oknem. Jeszcze burzy brakowało. Ja pierdolę. U mnie krowy chodzą na dworze i się boję, kurde, żeby nie wyszły, bo jeszcze tych grzmotów przestraszą i będzie problem. Niech to, kurde, jeszcze tego brakowało. Deszcz padał i będzie jeszcze burza. Już przyszły tu pod drzewa, czekajcie. Muszę zobaczyć, traktor jedzie prosto chyba. Ja pierdolę, krówki się boją. Ja pierdolę, jeszcze drewno tu zahaczyłem, to super, kurde. Muszę patrzeć, bo wyjdą, może będą grzeczne. Pierdolnęło mocno. Jeszcze deszcz pada, zajebiście. A Władzio, kurwa, pod górkę zdycha. Władzio, no. Czekaj, pod turem się podniosę. Bo jak pójdą opony w górę przednie, to kurde lepiej uciągnie. Władzio, lecimy. Bym mógł znacznik rozłożyć, ale już w trakcie pola jednego będę bierał znacznik. Kurde, a u mnie koszą, bo teraz trawy koszą ludzie. Nie koszą, deszcz pada, koszą. Jeden tu właśnie pojechał przed chwilą kosić. Też tam, a co? Będą się pierniczyć. Dobra, niech jadę te 6 na godzinę, kurde. Zanim zasieję ten kawał, to trochę minie. Kurwa, te krowy. Biedne. Muszę patrzeć, sorry, naprawdę, że taki dzisiaj. Dobra, wiecie co? Pierniczę. Odłącz mi ten. Dobra, jadymy. I zmienimy do Fiata ten. Wyłącz mi ten siewnik i do Fiata przyczepimy. Kurwa, że Władziu, jak te moderzy tu robią, kurwa, że takie traktory nie mogą ciągać takich maszyn. Pojebane to jest trochę dla mnie. Kurwa, ale pierdolną piorun obok mnie. Aż krowy się wystraszyły, myślałem, że wyjdą. Ale dobrze jest na razie, kurwa. Trochę się uspokoiło. Taka fala przyszła. Próbowałem drzwi zamknąć. U mnie taka jest rozjebana ta. Rozjebany zamek jest od drzwi i próbowałem podeprzeć folią, bo ja mam taką przybudówkę, to nie są moje główne drzwi, bo główne drzwi są dobre. Dobra, tu odłączę. Główne drzwi są dobre, tylko w tej mam zmniejszy gaz ręczny. A, no i kurde, jak zaczęło napierdalać. Kurwa, aż krowy uszy położyli, zaczęli szaleć. Kurwa, dobrze, że nic się nie zrobiło. O kurwa, znacznik się położył. Jakie paki. Musiałem Z nacisnąć, bo pod Z mam znaczniki. Dobra, podjadę. Ja pierniczę. Przepraszam, że tak przeklnęłem, ale naprawdę. Niezłe kogo się odwala, wam powiem. Nie wiem, czy się tutaj tekstury nie bagują. Nie, dobrze jest. Jadymy. Zegary nie działają. Dobra, jedziemy tym Fiat Agri. Jadę tutaj nieposionym. Gdzie? Posionym. 27 jedzie? 28, a bo tutaj mam półbieg na 1 km. Dobra. Regulacja mała. I lecimy. Znacznik wezmę, zamknę. Bo dwóch znaczników się nie da mieć, nie. Też dziwacznie. Pyk, pyk. To powinny być ręczne znaczniki, a tu są jakieś kurwa hydrauliczne. Tutaj nie ma siłowników. No właśnie. Dobra, posionym. Ja wiem, jak damy radę. Dobra, już włączam.
No to też, jak można włączyć kurwa siewnik? Siewnik się opuszcza i chuj jedzie. Bo jak można włączyć siewnik? Szybko to poszyjemy. Fiat Agri to dobra maszyna. Władzio Matura to też git. Trzeba jakieś zrobić kuraki. To pszenice by jedli, jajka by byli. Dobra, zmieśćmy może bieg, to szybciej się rozpędzi ten Fiat Agri. Damy mu gaz do dechy i chuj. A tutaj w ogóle są te. W sumie bym mógł tutaj zrobić cosplaya, a na następne pole po prostu Władziem jechać. Ale dobra, już poszyjemy jedną maszyną. Ten Władzio i tak tam paje po garach. Dobra, podnosimy. Teraz tutaj, no ale ten Fiat Agri to ma założone chyba 520 czy 550 kg na przykład. Kurde, taki obciążnik dowalony. A, w ogóle na początku to się powinno, pamiętajcie, poszać poprzeczniaki, ponieważ jak się jeździ, to w sumie farmik, ale to w prawdziwym życiu. Bo potem ciężko posadzić, jak się zakręca. Więc na początku trzeba ciężko wgrzebać później, bo oponami przejeżdżane i ciężko wgrzebywać się nasioną. A tak tutaj ładnie, pięknie będzie. Zawsze trzeba pamiętać. Ja zapomniałem, dupa by była. Tak, teraz tu do przodu lecimy, kładziemy i ogień. O, teraz to szybciej jedzie. No, 10 na godzinę i dobra. To jest jaka Isaria? Nie, Nord. Ten. Dobra, zrobimy sobie ładnego tego, tylko jak wyłączyć chód, kurde, nie pamiętam. A, tym to ja zgasiłem traktor, no to ja gratuluję sobie mózgu. V2. Nie, V2 to chyba był. Ja pierniczę. No to kurde, że modwali w syf. Ja pierdolę, grzmoty słychać za oknem, a ja gram. Dobrze, że mojej mamusi nie ma, bo tragedia by była. Siedzę sam. Może się nie przypruje nikt do mnie. Richtig V1. A, Lichtcytryli V1? Czekaj, Richt to te? Tak. No dobra, zrobimy screenshota ładnego. Dobra, zrobiłem chyba. Jedziemy dalej, będziemy lecieć z tym polem. Teraz tyk i mamy wszystko, jak było. Mogę w sumie grać bez tych, ale także lepiej chyba gra. Tylko bez pomocnych, pomocnej tej tabliczki u góry lepiej. Skąd chcę kupić farminga? Na pewno nie od was. Nie no, żartuję. Ale po co mi farmik aktualny? Jak ten dobrze chodzi mi. Jedne krówki. Zobaczę, czy wszystko git. Wszystko dobrze. Dobra, tak zaczęło nawalać, ale to tylko takie chwilowe. Jeszcze kurde piorun walnął blisko. W wioskach piorun strzelił. Ja pierdolę, w wioskach strzelił piorun. Po prostu, kurwa, następnie. Teraz powinienem liczyć sekundy, ile, jak daleko jest burza ode mnie. To tam jakoś jest, chyba na kilometr się przelicza jedna sekunda. Jak zobaczę błysk, nie, to dźwięk, bo światło jest szybsze od dźwięku. Czyli jak zobaczę błysk i potem policzyć do dźwięku powinnym, chyba. Jakoś tak to jest, pamiętam. Ale jak mnie tam pamięć nie zawodzi, powinienem jeszcze coś dać tu. Ten jakiś nawóz, albo jakąś odżywkę. Dobra, zrobimy poprzeczniaki, jak mówiłem. Jeden. Trochę ci wjadę tu na pole, ale się nie przejmuj, Andrzej. Dwa. Cieknie, to się nie obrazić chyba. Wstępny poprzeczniak. I tak z dwa poprzeczniaki najlepiej zrobić. Mogę trawę też od razu kosić, bo tam jest gotowa do zbioru. I na następny pokos może rzucę trochę nawozu, coś takiego. To jest farmik, to też tutaj nie trzeba myśleć, czy woda pójdzie, czy wilgotność, bo to i tak zapisuje procenty. Więc można też nawet te nawozy dawać, tak to nic nie da i tak. Czy da, no te 20 chyba procent jest od nawozu, czy 50? Nie wiem, bo jak... Nie, jak nacisnę sycy tutaj, to pisze chyba. Zwiększenie plonów. 25 za każdym razem? O kurde, że mijaka zrobił. Będzie widać na polu. No to nieźle. Pyk, pyk, jedziemy. Trochę zajmie nas jeszcze pole te. Ile tu jeszcze z 3 przejazdy? Może ten Fiat Agri więcej nie pojedzie niż 10? Siewnikiem? Siewnik ma jakieś ograniczenia. Zaraz 500 tylko. 500? Nie wiem jak to mówić. 500 naszej pszenicy? Nie no, nie 500. 500 kilo? Chyba 500 kilo. No 500 kilo, bo gdzie 500 nasz? 500 kilo pszenicy jeszcze zostało. Jak tu jest taka miara, bo tu nie ma nic. Jest 500 i 49%. No to kurde. Naprawdę. Pogratulować temu, kto to robił. O, tu pod górkę ma ciężko. Mam zamiar też jakąś oborę kupić. Zobaczmy, jakieś palety. Jakieś odżywki. Mocznik. Ziemnioki. Jest tego. O kurde, żem zjechał całkiem.
Dobra, weź mi cofnij, bo to będzie brzydko. Podwójnie będzie posiane. Tak, cofnij. I oto zaś. To wygląda trochę jak teraz widzę plama oleju, ten cień. Taki mocny ten cień, jak plama oleju wygląda. Tutaj dojedziemy se. Ładnie. Dojechane, 47% jeszcze. Myślę, że starczy jeszcze na dużo. Tutaj jest ten kamień przeszkadzający. No i trzeba, kurde, zanim ja jakieś pole kupię, to trochę minie. Tutaj ładnie zakręcamy, pyk. Do dołu. Jadymy. O, ktoś jedzie z przyczepą samą zbierającą. Fent, Strautman. Kurde, tam mokre zbierają i pierniczą u mnie. Tak, tak jest, że tam mokre zbiorą i pierdolą. Co się będą. Dobra, chwileczkę przejdę się do pokoju, bo muszę coś zobaczyć. Znowu, kurwa, żem źle posiał. Niech to, kurwa, naprawdę. W ogóle okno mi przycisnęło firankę, nie wiem co to się stało. Przysięgam. Tak przycisnęło mi firankę okno. Tak wiatr wiał, że okno, bo było uszczelnione, jakby u góry była szpara. Nie było, że od boku szpara. Wiecie chyba o co chodzi. No nie muszę chyba tłumaczyć, jak się okno rozszczelnia. No powiem tak, że tym, jak się rozszczelnia, czyli tym, co się chwyta i do góry się bierze samej, nie wiem, to rączka nazwijmy to, i się do samej góry bierze, żeby to było pionowo, się otwiera góra. No i to mi przycisnęło firankę, kurde, taki wiatr był. Jeszcze burza była na dodatek, zajebiście, polecam. Na Podlasiu najlepsze burze. Ładnie Fiat Agri daje. Trochę zajmie te pole, tu jeszcze mamy słonecznik, to jest słonecznik? Tak, słonecznik. Kurde, i na jeden przejazd się nie wyrobię, będę musiał na dwa jechać, nie pilnowałem. O, a tak bym na jeden przejechał jak. Tutaj przejadę tak, to później podniosę jak coś się w nich. No i tutaj trochę mi zjechał sprzęt i znowu będzie trochę taki mijaczek. To by może nie być, tylko muszę to przejechać. Nie no, teraz zostawiłem tu mijaka. Jaka to robota. No i teraz tutaj jadę pięknie. No i tam trochę zostało. Tutaj też mijak taki się zrobił. Kurde, że mijaków narobił na polu. Tężny się Fiatem. Znaczników nie rozkładam tam. Ja wiem jak na oko jeździć, to po co będę znacznik rozkładał. W sumie lepiej by było, bo by po bruździe mi koło szło, tylko nie wiem jak w tym farmingu bruzda działa. Dobrze idzie czy kijowato po bruździe. Ciekawe ile te pole ma, to chyba hektar 50? Coś koło tego, hektar 50. Arf. No bo my też mieliśmy te szkolenia takie i się uczyliśmy. Ile to hektar ma? Hektar ma 10 tysięcy metrów kwadratowych, czyli 100 na 100 metrów kwadratowych. No i tyle zapamiętałem. Jeszcze mieliśmy o zbożowych, okopowych, przemysłowych chyba. I pastewnych prawach. Nie pastewnych czy nie pastewnych? Chyba pastewnych. Kurde, już nie pamiętam, to było 3 miesiące temu, to co tu zapamiętywać, a? Teraz to cofamy do przodu, teraz o ogień, teraz podnosimy i jedziemy i będziemy każdy mijek łatać. Dobra, teraz tu, on idzie jakoś pomału, a ja nie wiem czy ja mam w ogóle opryskiwać jakiś, żeby opryskać to. A to Agri. Maszyna. Dobra. Dobra. Lecimy z siewem. Czekajcie, tutaj nic nie ma posiane. Nie ma nic, a tutaj jest pszeniczka. Dobra. Lecimy dur. Będziemy dawać tę pszeniczkę. Tu dużo mniejsze pole. Znowu nie zrobiłem poprzeczniaka. Ajajaj. Nigdy się nie nauczę chyba robić poprzeczniaków. Damy tutaj odżywkę i tam odżywkę myślę. Jak tu jest w ogóle coś takiego jak odżywka. Dobra. Wyjechane. Teraz tutaj cofamy. Tutaj trochę mi się pole powiększyło, bo na drogę wyjechałem. Drzewo, myślałem, że to drzewo jakieś się ugnie. Takim traktorem, a to dupa. No dobra, cofaj. Drugi poprzeczniak, no i super. Teraz jedziemy tak. O, szkoda, że tych domów się nie da. Chciałem te domy sobie pousuwać, ale coś słabo mi to idzie. Nie wiem jak to zrobić, żeby te domy sobie pousuwać. Jest taki mod, żeby usuwać te rzeczy, ale to chyba nie wiem czy ja dam radę to usunąć jakoś. Pierwszy poprzeczniak. Drugi poprzeczniak. Spędzamy.
Jedziemy z następnym przyjazdem, już to będzie drugi dookoła. No i dobra, jedziemy z następnym przyjazdem i w ogóle te krowy teraz poszły jeść. Teraz się trochę strawy napiją wody, bo ja muszę ich poić w wanience takiej, to lepiej niech się strawy napiją wody. Deszczówka tak zwana, dobra woda. Napiją się i będzie gitarowo. Teraz lecimy z następnym przyjazdem. To jest opona fajna, czerwona felga. Fajny w ogóle ten. Tylko jakiś, nie wiem, zagraniczny. Ford ten. Sorry, ja nie w angielski, więc mnie tutaj nie uczta jak to przeczytać, bo ja się chyba nie nauczę. Ale to niezły hitboxy. Opona idzie, gdzie opona idzie, trzeba jeździć. Niezły hitboxy ma ten siewniczek. Dobra, jadymy. Jeszcze ten przedostatni przejazd, jeszcze jeden i będzie superowo całe pole wysiana już pszeniczka. No i dobra, tutaj jeszcze przejdziemy jeden raz, żeby osiać te pole. I będzie super. Będą kury mieli co żreć. Będzie git. No i ładnie, całe pole posiane. Pyk, pyk. Jadymy. Kręcę jakoś. Dobra, drzwi będą zostawione. Jak już. No i tak, wyjeżdżamy. Gaz w sumie mogę trochę zmniejszyć. Po co taki duży? Pyk. No i tak, dzięki wszystkim za oglądanie. Do następnego i elo.